Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Godzina święta. Można ją odprawić już o godzinie 16 przez tych, którzy nie mogą czuwać od 23 godziny do północy. Rozmyślanie świętego Alfonsa Marii Liguori. Jezus modli się w ogrójcu. Pan Jezus, wiedząc, iż już nadeszła godzina Jego męki po umyciu nóg swoich uczniów i ustanowieniu Najświętszego Sakramentu ołtarza, w którym pozostawił nam siebie całego, udał się do ogrodu Getsemani, dokąd, o czym wiedział, mieli przybyć Jego wrogowie, aby Go pojmać. Tam począł się modlić. I oto opanowała go wielka bojaźń, niezmierna odraza, niewysłowiony smutek. Począł się smucić i odczuwać trwogę. Opanowała go w pierwszym rzędzie wielka obawa śmierci, jaką miał ponieść na Kalwarii i towarzyszących jej ucisków i opuszczenia. W czasie męki bicze, gwoździe i inne katusze następowały jedne po drugich. Lecz w ogrójcu wszystkie one razem stanęły przed Nim, by Go dręczyć. Objął je wszystkie z miłości ku nam, lecz przyjmując je drżał i konał. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił. Cierpienia, jakie Go czekały, przejmowały Go wielką odrazą. Toteż prosił Ojca, by go od nich uwolnił. Ojcze mój, jeśli można, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Modlił się tak, by nas nauczyć, iż w uciskach możemy prosić Boga o uwolnienie od nich, lecz w tymże czasie powinniśmy się zgadzać z Jego świętą wolą i mówić, jak wtedy mówił Pan Jezus. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Tak, mój Jezu, niech się dzieje Twoja, nie moja wola. Przyjmuję wszystkie krzyże, jakie Ci się spodoba zesłać na mnie. Będąc niewinnym, tyle wycierpiałeś z miłości ku mnie. A więc słusznie i sprawiedliwie byłoby, abym i ja, będąc grzesznym, zasługującym na piekło, cierpiał, co zechcesz z miłości ku Tobie. Opanował go również smutek tak wielki, iż wystarczał do zadania mu śmierci, gdyby on sam jej nie powstrzymał, aby po wielu cierpieniach umrzeć za nas na krzyżu. Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Ten wielki smutek wywołał widok przyszłej niewdzięczności ludzi, którzy zamiast mu się odwdzięczyć za tak wielką jego miłość, będą go obrażać tylu grzechami, których widok krew z niego wycisnął, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Nie karci, mój Jezu, tak okrutnie się z Tobą obeszli. Nie bicze, ciernie krzyż, lecz okrutne były me grzechy, które takie katusze zadawały Ci w ogrójcu. Użycz mi więc części tego bólu i odrazy, jakich tam doświadczyłeś, abym opłakiwał gorzko aż do śmierci przykrości, jakie Ci wyrządziłem. Kocham Cię, mój Jezu, przyjmij grzesznika, który chce Cię miłować. O Maryjo, poleć mnie swemu synowi, który z miłości ku mnie trudzi się i smuci. Popatrzmy na skrwawione oblicze Pana Jezusa. Takim potem oblewał się w ogrójcu. I chociaż nie miał wtedy nałożonej korony cierniowej na głowę, z głowy jego sączyła się krew od tej korony. Pan Jezus cierpiał za grzechy wszystkich ludzi, ale szczególnie
za grzechy tych wybranych, wybranych do Jego misji. A Polskę szczególnie Jezus umiłował i obiecał jej, że gdy będzie posłuszna Jego woli, wywyższy ją w potędze i w świętości, i że z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na Jego ostateczne przyjście. Na Jego ponowne przyjście. Polsko, czy byłaś posłuszna Jego woli? Co zrobił Twój rząd, gdy Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że ustawa aborcyjna jest niezgodna z Konstytucją Polski? Czy ustawa ta została zniesiona? Do tej pory nie. Do tej pory umierają dzieciątka ledwie poczęte, nienarodzone, których matka nie chce. Do tej pory matki, przyszłe matki, wylegają na ulice naszego kraju w marszach śmierci, w marszach LGBT, domagając się dla siebie przez samych praw, ale poczętego życia, śmierci. To one mają decydować, czy dziecko będzie żyło, czy umrze. Jezu, jeszcze nigdy nie było takich profanacji. Jakże musiałeś cierpieć wówczas w Ogrójcu, widząc swój naród wybrany, swoją Polskę, która tak grzęźnie w grzechu. Jezu mój, dzisiaj chcę przepraszać za wszystkie te grzechy przeciwko poczętemu życiu, za wszystkie aborcje na całym świecie, gdzie giną dzieci nienarodzone, które także pragną żyć bezbronne, często może już okaleczone w łonie matki. Najbiedniejsze, których głos nie dochodzi na zewnątrz, które nie mogą krzyczeć głośno: Panie, ratuj nas. Maryja je wszystkie przyjmuje i tuli w swoich ramionach, ale jaki ból Twemu sercu zadany, Panie, przez te zabijanie dzieci nienarodzonych. Polsko, gdzie jesteś? Narodzie wybrany, szczególnie umiłowany przez Jezusa, dlaczego Twoje prawa nie są zgodne z prawem Bożym? Błagajmy Jezusa o przebaczenie tych grzechów niewierności przeciwko życiu. Błagajmy Go o skuteczną łaskę nawrócenia dla rządzących nami, aby przywrócili naszemu krajowi Boże prawo, które zgodne było z Konstytucją, kiedy każde życie od poczęcia było chronione, a które diabeł chce zniszczyć i wprowadzić nas w potępienie, w grzech śmierci wiecznej. Panie Jezu, przepraszam Cię za te wszystkie grzechy. Przepraszam za te matki nieszczęśliwe, które dokonały aborcji, a które teraz do końca życia mają wyrzuty sumienia, bo zrozumiały swój wielki grzech przeciwko życiu, który tylko Ty możesz odbierać, który tylko Ty dajesz. Człowiek nie ma do tego prawa. Jakże musiałeś cierpieć, widząc swą kochaną Polskę tonącą w grzechu. Panie, diabeł zmamił wielu w naszym kraju. Tak mężczyzn, ale może więcej jeszcze kobiet, które nieświadomie wołają: mam prawo do swego ciała. Jezu, a czy to dzieciątko nie ma prawa? Też ma prawo do życia. Też chce być na tym świecie chwałą Twoją, a jest zabijane w łonie matek. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Chcę Cię, Panie, przepraszać i błagać za wszystkie te profanacje, jakie miały miejsce w naszym kraju.
za znieważanie Twoich wizerunków, wizerunków Twej Matki Najświętszej. Chcę Cię przepraszać za to, do czego dochodzi w naszym kraju, za to ścięcie krzyża, za deptanie Pisma Świętego, za deptanie obrazów Twojej Matki i Twoich, za grzechy przeciwko Najświętszemu Sakramentowi. Niech ta godzina będzie taką godziną ekspiacyjną za grzechy całego naszego narodu. Przebacz, Panie, przebacz ludowi swojemu i daj mu skuteczną łaskę nawrócenia do Ciebie, ukochania Cię ponad życie. I aby Twoje prawo, prawo Króla, panowało w naszym kraju, w naszej Ojczyźnie. O mój Jezu miłosierdzia, o mój Jezu miłosierdzia, o mój Jezu miłosierdzia, przepraszam Cię za każdą kropelkę, która wypłynęła w ogrodzie oliwnym swego serca na zewnątrz, za te krople krwi na Twoim czole, na twarzy, szyi, ramionach, rękach, całym tułowiu, na nogach. Cały pociłeś się krwią przenajdroższą i byłeś bliski skonania, widząc, jak naród szczególnie przez Ciebie umiłowany i wybrany tonie w grzechu. Jezu, jesteśmy jak ten naród żydowski, który, gdy było dobrze, odwracał się od Boga i grzeszył przeciwko Niemu, stawiając bożki w świątyniach swoich i im oddając cześć i składając krwawe ofiary z dzieci na tych ołtarzach Baala. Polska też składa takie ofiary z dzieci. Przebacz, Panie, daj opamiętanie. I Boże mój, wybacz, wybacz nam te grzechy. Zlej światło Twego Ducha na wszystkie polskie dusze, na te kobiety maszerujące w czarnych marszach, na te marsze wolności LGBT. Daj im światło Ducha Świętego, aby poznali swój grzech i swój błąd, bo robią to w wielkiej nieświadomości, bo szatan tak już opanował niektóre umysły w naszym kraju, że to, co przeciwne Twojej woli, Twemu prawu, uważają za dobro, bo ich prawo musi rządzić, a nie Twoje. Daj im łaskę opamiętania. Proszę Cię, Panie, proszę Cię za narodem naszym. W obliczu zagrożenia na ścianie wschodniej naszego kraju, na swój naród żydowski też sprowadzałeś barbarzyńców dla jego pamiętania i wołał prorok Jeremiasz i nie słuchano go. I inni prorocy ostrzegali swój lud, a byli kamienowani. Polski naród wstępuje w ślady narodu Twojego, żydowskiego. I też w wielu wypadkach nie chce słuchać, ale zobacz, Panie, ilu Cię słucha, ilu chce wynagradzać za grzechy profanacji w naszym kraju. Panie Jezu, modlę się za naszych pasterzy, za naszych kapłanów. Przede wszystkim im daj oświecenie umysłu, by ujrzeli Twoją prawdę, by mówili nie tylko o Twojej miłości, ale i o sprawiedliwości. Tak, to jest jedna z głównych prawd wiary, że Bóg jest sprawiedliwy, za dobre wynagradza, a za złe karze. Teraz sprowadziłeś na Polskę karę w postaci migrantów, którzy zagrażają naszej wschodniej granicy. Gdy dopuścisz do tego, że zaleją cały kraj, padną w gruzach świątynie Twoje, których kazałeś bronić, dając przykład, kiedy wypędzałeś
kupczących w świątyni. To była profanacja ze strony Żydów, którzy handlowali w Twojej świątyni. Powiedziałeś, że uczynili z niej jaskinię zbójców. A teraz? Teraz, gdy niektórzy nazywają Twoją ofiarę bękartem posoborowym, grzesząc śmiertelnie, to jest większa obraza chyba niż tych kupczących. Zakładając taki scenariusz, że poganie wtargną do naszego kraju, będą niszczyć nasze świątynie, bo diabeł tego chce. Panie, nie dopuść tego. Daj opamiętanie całemu narodowi. Daj, by cały naród błagał Ciebie w modlitwie ekspiacyjnej o przebaczenie grzechów profanacji. Spraw, aby rząd nasz ostro reagował na wszelkie takie przejawy i niszczył je w zarodku, nie pozwalał na jakieś marsze czarne, na marsze LGBT, bo to wszystko fałszywa tolerancja. To wszystko przeciw Twemu Bożemu prawu. Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę jako swój obraz i taka ma być rodzina. Mężczyzna i kobieta, a nie pary homoseksualne. A jeszcze adopcja przez nich dzieci, które wychowają w takim samym duchu, w jakim żyją. Panie, nie dozwól niszczyć Twego narodu. Maryjo, Królowo nasza, nasza Hetmanko, Pani z Jasnej Góry, uproś u Boga tę łaskę, aby nasz naród nawrócił się do Boga żywego. Uproś skuteczną łaskę nawrócenia dla wszystkich Polaków, aby powstał naród silny i zjednoczony w wierze Boga żywego. Usuń wszelkie akty profanacji. Przecież wielu się o to modli. Wielu Polaków i Polek przeprasza za to Boga. Abraham wytargował u Ciebie, że jeśli znajdzie się w Sodomie 10 sprawiedliwych, to ją ochronisz. W Polsce jest chyba więcej, na pewno znacznie więcej niż 10% tych sprawiedliwych Polaków, którzy proszą Ciebie, abyś obronił nasz kraj. Wiem, że potrzebny nam jest ucisk, abyśmy się zwrócili do Boga prawdziwego, ale Panie, nie dopuść do niszczenia Twoich świątyń, tak jak nie dopuściłeś do tego, że świątynię Twego Ojca, dom Twego Ojca uczynili jaskinią zbójców, bo wypędzałeś wszystkich. Tak i teraz, stań z biczem w dłoni i powypędzaj tych, którzy nie chcą niszczyć Twojej świątynie, którzy chcą niszczyć wiarę w narodzie. Tyś jest Bóg prawdziwy, wszechmocny i wszechmogący. Możesz wszystko w jednej chwili uczynić i ochronić naród, szczególnie przez Ciebie umiłowany, który zadał Ci tyle ran w Ogrójcu, za który przelałeś tyle kropli swojej przynajdroższej krwi, cierpiąc okrutną mękę. Panie, wybacz, wybacz ludowi swojemu i nie bądź na nas zagniewany na wieki. Módlmy się słowami psalmu 50. Miserere, zmiłuj się, Panie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Byś się okazał sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto w szczerości serca masz upodobanie, a w głębi duszy uczysz mnie mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, któreś skruszył. Odwróć swe oblicze od grzechów moich i zniwecz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość ze zbawienia Twego i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Od kary za krew przelaną uwolnij mnie, Boże, o Boże mój Zbawco. Niech mój język z weselem sławi Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz wargi moje, a usta me będą głosić Twą chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz. Ofiarą moją, Boże, duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem, Boże, nie wzgardzisz. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twojej dobroci, abyś odbudował mury Jeruzalem. Wówczas przyjmiesz prawy ofiary, dary i całopalenia. Wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się także słowami psalmu 101. Modlitwa wygnańca o wyzwolenie ludu i odbudowę Syjonu. Módlmy się tym psalmem za nas samych, za wszystkich Polaków i za naszą ojczyznę o ratunek dla niej. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną chwili ucisku mego. Nakłoń mi Twe ucho, gdy Ciebie wzywam. Wysłuchaj mnie prędko, albowiem nikną jako dym dni moje, a kości me jakby ogniem wysuszone. Zwiędło jak trawa i wyschło serce moje, aż zapominam chleb mój pożywać. Od gwałtownej tęsknoty mojej kości moje do skóry przywarły. Podobny jestem do pelikana pustyni, jestem jak sowa wśród ruin. Nocami nie sypiam, lecz zawodzę, samotny jak ptaszek na dachu. Dzień po dniu urągają mi moi wrogowie, nienawidzący mnie, klną moim imieniem. Istotnie, chlebem moim jest żałość, ze łzami mieszam swój napój, a to dla gniewu Twego i zapalczywości, gdyżeś mnie podniósł, a potem zrozgotał. Dni moje nikną jako cień pod wieczór, a ja usycham jak trawa. Ty zaś, o Panie, który trwasz na wieki, a chwała Twoja rośnie w pokolenia. Ty powstań i zlituj się nad Syjonem.
Oto nadeszła zmiłowania chwila, oto nadeszła pora. Wszak sługom Twoim tak drogie są Jego kamienie, tak nad gruzami Jego boleją. W ten czas narody uczczą imię Twoje, królowie ziemscy chwałę Twą uznają, kiedy to Pan nasz odbuduje Syjon i tam się okaże w swoim majestacie. I kiedy wejrzy na modły znękanych, a nie pogardzi ich prośbą, zapiszą niech to dla przyszłych pokoleń, niech chwała Pana chwali naród odrodzony. Iż wejrzał z wysokiej świątnicy swojej, Pan z niebios na ziemię spojrzał. Usłyszał wreszcie jęki uwięzionych, a na śmierć skazanych wyzwolił. Aby głoszono imię Pańskie na Syjonie, a chwałę Jego w Jeruzalem. Gdy tam się zgromadzą narody pospołu oraz królestwa, by hołd złożyć Panu. Złamane wśród drogi siły moje, przecięte pasmo dni moich. Boże mój, błagam, nie bierz mnie w środku dni moich, wszak lata Twoje trwają przez wszystkie wieki. Ty na początku stworzyłeś ziemię, również niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, Ty zaś istnieć będziesz, a wszystko jak szata zwiotczeje. Jak odzienie odmienisz je i będą zmienione, ale Ty jesteś ten sam i lata Twoje bez końca. Niechże i syny sług Twoich mieszkają bezpiecznie, a ich potomstwo ciągle doznaje Twej łaski. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I jeszcze psalmem 142. Prośmy Boga pokorną prośbą o ratunek w ucisku. I za naszych obrońców broniących granicy wschodniej, i za naszych rządzących, aby zrobili to, co należy, aby prawo polskie było zgodne z konstytucją i z prawem Bożym. Niech zniknie ta nieprawidłowa ustawa o aborcji. Niech zostanie ona zakazana w naszym kraju. I wszelkie marsze LGBT czy czarne marsze niech znikną z naszych ulic, a profanacja niech będzie karana od razu, przykładowo dla wszystkich, żeby nikt się nie ośmielił więcej podnieść rękę czy słowo na rzeczy Boże. Panie, usłysz modlitwę moją, przyjmij mą prośbę wedle Twych obietnic. Wysłuchaj mnie dla Twej sprawiedliwości, a nie pozywaj na sąd sługi swego, bo nikt z żyjących nie jest przed Tobą bez winy. Oto wróg prześladuje duszę moją, pragnie mnie żywcem na ziemi zdeptać, wtrąca mnie w ciemność z dawno umarłymi, stąd duch mój we mnie pełen jest trwogi, serce mi w piersiach drętwieje. Wspominam dni dawne, rozmyślam wszystkie Twe czyny, dzieła rąk Twoich rozważam, wyciągam swe ręce ku Tobie. Ma dusza, jak zaschła ziemia, tęskni do Ciebie. Rychło wysłuchaj mnie, Panie, bo duch mój omdlewa.
Nie kryj oblicza swojego przede mną, gdyż równy będę schodzącym do grobu. Dajże mi rychło doznać Twojej łaski, bo w Tobie nadzieję pokładam. Ukaż mi drogę, po której mam kroczyć, gdyż duszę swoją ku Tobie podnoszę. Wyrwij mnie od mych nieprzyjaciół, Panie, do Ciebie się chronię. Naucz mnie spełniać Twą wolę, albowiem Ty jesteś mym Bogiem, a Duch Twój pełen jest dobroci. Niechaj mnie prowadzi po drodze bezpiecznej, dla chwały imienia Twego, Panie, zachowaj mi życie. Sprawiedliwości Twojej wywiedź mnie z ucisku, w dobroci Twojej wytrać nieprzyjaciół moich, wygub wszystkich, którzy mnie dręczą, albowiem sługą Twym jestem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie racz pamiętać, Panie, na występki nasze albo rodziców naszych i nie chciej nas karać za grzechy nasze. Amen. Kochani, pragnę teraz odmówić z Wami wszystkimi koronkę do miłosierdzia Bożego w intencji tych dzieci poczętych, a nie narodzonych, które w tej chwili teraz może tracą swe życie, umierają. Módlmy się za duszę tych dzieci koronką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki
Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki
Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci patronowie nasi, módlcie się za nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się jeszcze za naszą ojczyzną Polską. Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską. Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską swą najświętszą, racz ojczyznę naszą odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń jej tej wielkiej sprawy narzędziem. Daj nam żar modlitwy i taką głębię chrześcijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Boże Wszechmogący, wszelkie potrzebne dla nas i Ojczyzny naszej pomocy i dary. Daj nam światło wiary żywej i ogień Twej miłości, które niechybnie poprowadzą nas drogą Twoją i staną się siłą sprawczą naszego działania. Zapal w nas, Panie, miłość rodzinną i głębokie zrozumienie woli Twojej, która życie rodzinne ku uświęceniu naszemu ustanowiła. Pomnóż w nas, Panie, czynną miłość bliźniego we wszelkich przejawach współżycia z ludźmi, głęboki szacunek dla ich dusz nieśmiertelnych rozbudź w nas, Panie. Najgłębszą, istotną, nieprzemijającą jednością w świętym katolickim Kościele Twoim połącz nas, Panie. Narodowi naszemu, który był i jest przedmurzem chrześcijaństwa i jego tarczą obronną, jakby stać się mógł mocą zwycięską i czołowym chówcem walczącym o ideały chrystusowe, ukaż, o Panie. Wodzów i apostołów odrodzenia duchowego, tych, którzy Polskę, a z nią inne narody sprowadzą do serca Twego, powołaj, o Panie. Sprawiedliwy, bo na Twoim świętym prawie oparty, wolny od krzywdy i wyzysku ustrój społeczny wprowadzić nam pomóż, o Panie. Miłość ojczyzny, szlachetną, czynną, ofiarną, rozpal w nas, Panie. Naród nasz ku jedności i zgodzie nakłoń, o Panie. Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu daj nam, o Panie. Postępowaniu naszemu
tak osobistemu, jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność, wytrwałość, sprawiedliwość i miłość. Błogosław, o Panie. Życie nasze umysłowe, kulturalne, obyczajowe, duchem Twoim natchnij, o Panie. Wszystkie dziedziny życia narodu spod obcych, a wrogich prawu Twemu wpływów wyzwól, o Panie. Państwo nasze do życia, do wielkiego czynu wskrześ i otaczaj zawsze opieką Twą, o Panie. Katolickie prawodawstwo i dobre rządy na całym świecie utwierdzaj, o Panie. Ducha Twojego ład, pokój i męstwo we wszystkich narodach i po wszystkie czasy umacniaj, o Panie. Błagamy Cię, Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi, rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej miłości i racz wysłuchać kornych próśb, które zanosimy do Ciebie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa za przyczyną Jego Najświętszej Matki, Królowej Polski. Amen. O Jezu, dopomóż mi w każdej potrzebie, niech spieszę do Ciebie z pokorą, mówiąc: o Jezu, dopomóż mi we wszystkich moich zwątpieniach, kłopotach i pokusach. O Jezu, dopomóż mi w godzinach samotności, utrudzenia i cierpieniach. O Jezu, dopomóż mi w opuszczeniu, niepowodzeniach i smutkach moich. O Jezu, dopomóż mi w słabości, zniecierpliwieniu i zgruzotach sumienia. O Jezu, dopomóż mi w chorobie, zapomnieniu i samotności mojej. O Jezu, dopomóż mi, gdy inni porzucą mnie i jedynie Twoja łaska pomóc mi może. O Jezu, dopomóż mi, abym się pilnie wystrzegał nie tylko grzechu, ale i okazji wszelkiej do grzechu. O Jezu, dopomóż mi, abym się pilnie wystrzegał wszystkich nieprawości swoich. O Jezu, dopomóż mi, abym Cię zawsze gorąco kochał i Tobie służył. O Jezu, dopomóż mi, abym w Twojej łasce szczęśliwie umarł i z Tobą w niebie mógł się radować. O Jezu, dopomóż mi. Módlmy się jeszcze za nieszczęśliwych migrantów, którzy stoją nad naszą granicą wschodnią, omamieni myślą o zysku i dobrym życiu, aby szczęśliwie mogli powrócić do swoich krajów. Módlmy się przez niepokalane serce Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kochani, zostało jeszcze 5 minut do pełnej godziny świętej. Wytrwajmy
do pełnej godziny, modląc się w ciszy naszego serca, w naszych własnych intencjach. Bóg zapłać wszystkim, którzy towarzyszyli tej godzinie świętej Panu Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.